Cześć, tutaj Aleksander Śliwiński, firma Orbut. Dzisiaj będziemy silikonować naroża przy wannie i hydratację też. Zapraszam. Pewnie w poprzednim filmiku widzieliście, jak pozbywaliśmy się starego silikonu przy wannie, gdzie płytki też zostały nałożone nieprawidłowo. Powinny one zostać generalnie wymienione, poprawione, powycinane, ale niestety nie ma na to czasu, ponieważ tutaj domownicy chcą się kąpać w tej wannie, więc nałożymy silikon najlepiej jak możemy w tej sytuacji. Przy okazji pokażę Wam, jak to powinno mniej więcej wyglądać i kilka rzeczy też postaram się powiedzieć, jakąś wiedzę przekazać. Do silikonowania będziemy potrzebować oczywiście silikonu. Jednak niewielu z nas, z Was wie, że są różne silikony. Silikon, który kupujemy zazwyczaj do fugi w jakimś kolorze, to jest silikon octanowy. Zazwyczaj. Niektórzy producenci mają inne silikony, o czym za chwilę. Silikony octanowe i są one kwaskowate. Mają one pH raczej kwaśne, źle reagują przy połączeniu na przykład z metalami bezpośrednio, z fugami niektórymi, które mają odczyn zasadowy, czyli na zasadzie chemii to działa, także jak ze sobą reagują, to nie wygląda to dobrze, nie reaguje to dobrze, jest to mniej trwałe, tak jak było widać na przykład pleśń, to jest taki przykład, albo korozję, gdzie przy metalowej wannie taki silikon octanowy może się odznaczać w tych miejscach albo na całej szerokości, na całej długości, gdzie został nałożony, widać taką reakcję chemiczną. Natomiast na pomoc przychodzi nam silikon, tak jak tutaj na tym przykładzie widzimy, obrócona kamera, silikon neutralny, tutaj jest napisane na górze, neutralny. I tutaj mamy silikon w kolorze białym, taki jaki był tutaj. Są producenci, którzy produkują silikony neutralne w różnych kolorach, da się to dopasować, ale nawet najlepszy silikon, którego producent daje na taki produkt 10-15 lat gwarancji, nie daje nam tej gwarancji, jeśli nałoży nam ktoś, kto nie ma o tym pojęcia. Dalej już nie będę tutaj mówił, bo myślę, że wystarczająco tutaj udało się pokazać, jeśli chodzi o to. Chyba tyle, jeśli chodzi o ten silikon neutralny. Jest on też bardziej trwały od stanowego. Ma jakby dodatkowe, no to już nie będę wchodził w szczegóły, ale są one trwalsze generalnie niż zwykłe stanowe silikony, więc jeśli macie szansę wybrać między takim a takim, to skłaniałbym się ku takiemu. Kolejna rzecz, jaką tutaj, znaczy nie tutaj, generalnie przy silikonowaniu powinno się stosować, to sznur dylatacyjny. I po co on jest? Do czego on służy? Właśnie do tego, że silikon, kiedy go nakładamy, pokażę tutaj na przykładzie nici dentystycznej, nakładamy go, tutaj wyobraźmy sobie, że to jest dylatacja, tutaj jest na przykład jedna płytka, tutaj druga, nakładamy go tutaj w ten rowek. I silikon jest elastyczny, on działa na zasadzie naprężenia, rozprężenia, na boki, na jedną płytkę na przykład i drugą, gdzie został nałożony, i jeśli te dwie płaszczyzny ze sobą pracują, między sobą, ruszają się, to ten silikon tutaj jak ta nitka też się rozkurcza, rozpręża, bo temu on ma służyć. Ale jeśli ten silikon będzie nałożony i tutaj, a jednocześnie dostanie się tu niżej, dotknie spodu dylatacji, czyli na przykład tutaj w niektórych miejscach przy tej łazience, gdzie jestem, jest klej, który wystaje spod płytki, to silikon dotyka trzech jakby boków, tego, tego i tego na dole. Co wtedy się dzieje? Wtedy, kiedy silikon dotyka tych trzech i to ze sobą pracuje, to może wydarzyć się taka sytuacja, że na przykład ta płytka się przesunie, albo na przykład może to być wanna, będzie sobie chciała zapracować, będzie tutaj naprężenie, to silikon od tej krawędzi, od tego boku się odczepi, odetnie
bo będzie się trzymał tego tutaj na dole. I wtedy w tym miejscu tutaj już nam się robi nieszczelność. Dlatego właśnie do silikonowania używa się sznurów dylatacyjnych. Są one różnej grubości, natomiast szczelina dylatacyjna między płytkami, między różnymi materiałami, gdzie chcemy zrobić taką dylatację, powinna nam pozwolić na zmieszczenie tego sznura, właściwie na ściśnięcie, bo on generalnie jest taki okrągły, po wciśnięciu powinien nabrać kształtowanego. I tak jak tutaj znowu na przykładzie nitki dalej, wkładamy go od góry i przy silikonowaniu od góry, dzięki temu sznurowi dylatacyjnemu nie ma szans ten silikon dotknąć, przykleić się do dolnej powierzchni. Czyli sznur jest, mam nadzieję, że już dobrze wytłumaczyłem, sznur jest właśnie po to, żeby uniknąć takiej sytuacji, żeby mieć 100% pewności, że ten silikon jest prawidłowo nałożony i pracuje tylko z tymi dwiema tutaj płaszczyznami. Myślę, że dobrze to wytłumaczyłem wystarczająco i możemy przejść do działania. Pierwsze, co muszę zrobić, to odtłuścić powierzchnię. Czy to acetonem, czy benzyną, czymś, co pozbawi tej powierzchni jakichkolwiek zabrudzeń tłuszczy i tak dalej, żeby ten silikon prawidłowo się przyczepił. Teraz wkładam sznur w dylatację. No i tu, gdzie się udało sznur wykorzystać, to tutaj mamy włożony, nie wszędzie się dało. Silikon będę ściągał palcem, więc okleiłem wszystko taśmą. No i otwieramy silikon. Odkręcamy, ściągamy tą końcówkę. Ja sobie zazwyczaj ucinam to ucho tutaj, bo mi przeszkadza później. Odcinamy ten zaślepiony kawałek tutaj. Zostawiamy sam gwint. Się brzydko uciął. OK. Zostawiamy sam gwint. Tu mamy otwarte. Zakręcamy. I wkładamy do naszego pistoletu. Tak, i tutaj sobie już możemy aplikować silikon. Jeszcze tutaj w tym miejscu są takie ukośne jakby prowadnice, nie wiem jak to nazwać. Ja sobie tutaj też utnę po skosie w tym najcieńszym miejscu. Będzie mi tak wygodnie, jak będę miał tak po końcówkę na skos uciętą. Do tego też mam kawałek płynu wody z cytryną, płynem do naczyń może to być. Są też silikony, na przykład Sopro, gdzie samą wodą, bardzo lubię ja takim silikonem robić, gdzie samą wodą spryskujemy i później możemy ściągać, spryskując wodą, ten silikon. I takie silikony uważam za troszkę lepsze. Tutaj nie w tym wypadku, trzeba czytać karty techniczne. Tutaj mamy wodę z płynem do naczyń, natomiast oczywiście producenci zalecają, żeby używać własnych środków do nakładania silikonu. Oni mają gotowe takie rzeczy do tego, co zaraz będziemy robić, ale to kosztuje. Także robimy jak robimy. No i tak to wygląda. Ta łazienka czeka powoli na swój remont jeszcze i tak, więc ten silikon jest tutaj tymczasowo, natomiast na tą chwilę będzie można się w nim kopać, będzie szczelny, będzie chronił powierzchnię pod wanną przed wodą. A silikon sobie twardnieje. Tempo utwardzania silikonu to tutaj w tym przypadku 2 mm na dobę.
Czyli w tym przypadku tutaj konkretnym, tak jak go nałożyliśmy, będzie on schnął około 2 dni. Tyle z mojej strony. Dziękuję za Wasze oglądanie. Przypominam, następny odcinek w niedzielę o 16. Wróćcie do poprzedniego odcinka, jeśli chcecie zobaczyć odspajanie tego silikonu i jego ściąganie. Co do subskrypcji, łapek, komentarzy, wiecie co robić. Bawcie się dobrze. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.